Witam Państwa na konferencji prasowej Energa Basket Ligi po meczu grupy Siedlecy Czarnych Słupsk z Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz, dokończony wynikiem 99-78 dla Czarnych Słupsk. Jest z nami trener gości pan Artur Gronek oraz Michał Krasuski. Trenerze, poproszę o komentarz do meczu. Dzień dobry, jeszcze witam wszystkich. Gratulacje dla zespołu ze Słupska. Zagrali naprawdę bardzo dobrą drugą połowę. Ofensywnie i defensywnie myślę, że zasłużyli absolutnie na to zwycięstwo, więc jeszcze raz gratulacje dla trenera Mandasa, sztabu jego i całego zespołu za to, co pokazali dzisiaj, jaki poziom koszykówki. Dziękuję. Michał, twój komentarz. Witam wszystkich, gratulacje dla zespołu ze Słupska. Zagrali bardzo dobry mecz. My nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy założone. Pozwoliliśmy sobie na 12 zbiórek ataku, co mieliśmy walczyć na zbiórce i nie pozwoliliśmy na to. Niestety tego nie zrobiliśmy. Dziękuję. Czy to jakieś pytania? No, Przemek, właśnie będzie Gdańska, panie trenerze. Pana zespół trafiał fenomenalnie w pierwszych dwóch kwartach za 3, 10-18. Pewnie pan szukał jakiegoś innego też sposobu na zdobywanie drugiej części spotkania. Co się nie udało? Zapytam tak. Pewnie szukaliście jakiejś też innej opcji poza rzutami trzypunktowymi, żeby wygrać to spotkanie. Co się nie powiodło? Pierwsza rzecz jest skuteczność, jeżeli chodzi o rzuty z pomalowanego i dwupunktowe. Tak samo w szybkim ataku, jak w penetracjach, czy w grze tyłem do kosza 1-1. Na tym poziomie nie da się konkurować z taką drużyną jak Czarnie Słupskie, jeżeli tam się rzuca 30%. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno to, co Michał powiedział, zbiórka, bo wiadomo, że to są najłatwiejsze punkty po zbiórce w ataku, jeżeli chodzi o naszą obronę i zatrzymanie pomalowanego po stronie ataku, egzekucja naszego ofensu przeciwko switch obronie, czyli zmianie na pick and roll. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, trenerze. Piotr Janczarczyk, poinformowanie. Mam pytanie, czy już są jakieś pierwsze informacje, co ze zdrowiem Mateusza Zemskiego, który w pierwszym fazie musiał... Musimy poczekać, pojechać, zrobić rezonans i będziemy mieli informacje. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja bym miał jeszcze dwa pytania. Najpierw to Michał, jeśli trener pozwoli. Michał, najlepszy mecz w sezonie paradoksalnie. Dzisiaj zagrałeś paradoksalnie, bo wysoko przegraliście, to myślałem się, że zamieniłby się swój najlepszy występ na zwycięstwo drużyny. Ale mam pytanie, jak grało się tutaj przy tak żywiołowej publiczności, bo wydaje się, że napędzało cię to, bo dzisiaj dobra skuteczność twoja za 3 cały mecz. Jak najbardziej zamieniłbym to na to, żebyśmy wygrali, ale tak jak pan powiedział, kibice tutaj naprawdę robią wrażenie, tak samo jak u nas na hali, popędza to każdego zawodnika, daje dodatkową energię. Dziękuję. My się znamy, jesteśmy gorszy, więc trenerem już na Dawid Śmiecki, Sportowe Fakty. Panie trenerze, jak ogólnie brak Mateusza w późniejszym fragmencie Zemskiego po kontuzji wpłynął na to, że troszeczkę chyba się jednak plan taktyczny na to spotkanie w jakiś sposób posypał, bo do momentu kontuzji Michał był, przepraszam bardzo, Mateusz był bardzo ważnym punktem, a tak to widać po jego zdobyczach, a grał tylko 10 minut. Okay. Nawiązując jeszcze do wypowiedzi Michała, ja bym nie chciał, żeby on nic zamienił. Ja bym chciał, żeby zagrał dobrze i żebyśmy wygrali. Ogólnie, co do Mateusza Zemskiego, ogólnie nam go zabrakło w drugiej połowie, jeżeli chodzi o rotację na pozycji 4-5. Dobrze, to już wszystko. Dziękujemy. Państwa, na drugiej części konferencji prasowej jest z nami trener gospodarzy grupy Siedlecy Czarnych Słupsk Mantas Cesnawskis oraz zawodnik Jakub Musiał. Gratuluję wygranej, trenerze. Poprosiłbym o komentarz na mecz. Dobry wieczór wszystkim. Gratulacje dla moich chłopaków. Naprawdę zagrali bardzo dobry mecz. Jeden z najlepszych, może nawet najlepszy w tym sezonie. Byliśmy gotowi na ich tą agresywną bardzo obronę. Cały czas trenowaliśmy w tym tygodniu przeciwko tej obrony. Jak widać, to skutkowało. Bardzo dobry mecz w wykonaniu. Po procentach widać osobiste trójki. Cieszy bardzo 24 asysty, które widać, że dzieliliśmy się piłką i graliśmy jak prawdziwa drużyna, plus 15 wygrać zbiórki. Jeszcze raz gratulacje. Idziemy dalej. Dziękuję. Jakub, twój komentarz? Tak, jak powiedział trener, przygotowaliśmy się do tego meczu przez cały tydzień. Trener nas ostrzegał, że Astoria gra bardzo agresywną obronę, to wiedzieliśmy, dlatego cieszymy się, że tylko i wyłącznie zaliczyliśmy 13 asyst, co przy takiej drużynie właśnie jak Astoria, strat, to przy takiej drużynie jak Astoria jest naprawdę dobrym wynikiem.
No i tak powiedział trener, cieszy 24 asysty, drużynowa gra. Czy są jakieś pytania? Przyszły parę zgodnie pytań. Panie trenerze, odniosłem wrażenie, że pan chciał podjąć rękawice i grać tak jak drużyna przeciwna, tą głęboką rotację. No, zawsze dla trener Gronek, częste zmiany, zresztą wyszła pierwszy raz taka piątka, nie wcześniej taka pierwsza nie wychodziła. Czy to trochę tak było? Nie, ogólnie oni grają inną koszykówkę niż my całkowicie, tylko rotacja, oczywiście kiedy Luis przyjechał do nas, rotacja powiększyła się i te liderzy, którzy grali po 36 minut, teraz nie grają tyle. To jest plus dla naszego zespołu i oczywiście rotacja, każdy chłopak może pomóc, każdy chłopak jest ważny dla nas i nie chcemy grać tak jak inni, chcemy grać swoją koszykówkę, jak widać na razie wychodzi. Dobry wieczór, trenerze Piotr Janczarczyk, poinformowani.pl. Pytanie, sam pan wspomniał Marcus Lewis, szósty mecz w barwach czarnych dla tego zawodnika. No i to, że zdobył dzisiaj 18 punktów to jedno, ale plus minus 32, oczywiście na plus. Jak podsumowałby pan na ten moment 6 dotychczasowych spotkań w jego wykonaniu? Oczywiście przyjechał, on miał trochę przerwy od koszykówki, to przyjechał, pierwsze mecze to nie dawał tyle, ile chcieliśmy od niego, ale jest trening, jak wszedł na swoją formę i widać, jak on może grać. My widzieliśmy właśnie, jak on może grać i spodziewaliśmy się, że tak będzie grać i jak najbardziej, bardzo duże wzmocnienie dla nas. Mam nadzieję, że będzie kontynuować taką dobrą grę dalej. Kandydat do konkursu wsadł w Lubinie? To trzeba jego zapytać, to nie dla mnie pytanie. Dziękujemy, to wszystko. Dziękuję.